Polska silnych samorządów. Pod takim hasłem 17 czerwca 2019 roku na Stadionie Miejskim we Wrocławiu odbyła się debata zorganizowana przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna. Silne państwo to przede wszystkim silny samorząd. Powiększa się zakres odpowiedzialności, a z drugiej strony nie idą za tym pieniądze. Podwójny ma wymiar istota samorządu. Po pierwsze, samorząd to samoorganizacja. Szukamy cały czas rozwiązań problemów dla samorządów. Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna utworzone zostało w lutym 2018 roku. Spotkały się samorządy, których przedstawiciele stwierdzili, że nie dzieje się zbyt dobrze z samorządnością w Polsce, nie dzieje się dobrze z samorządami lokalnymi, że trzeba walczyć o to, żeby samorządy mogły nadal funkcjonować, rozwijać się i realizować wszystkie potrzeby mieszkańców, do czego były powołane. My mamy problemy z samoorganizacją się obywateli. Mamy niską aktywność obywateli, jeśli chodzi o środowisko. Wynika to oczywiście z tego, że jest zaszłość historyczna, a niestety ona jest pogłębiana, dlatego że państwo polskie nie wzmacnia ruchów obywatelskich, nie wzmacnia samoorganizacji, a wręcz ją tępi tak naprawdę, uważając, że fundacje, stowarzyszenia, ludzie, którzy chcą się coś zrobić nie dla siebie, tylko dla innych, a to są ludzie często dla państwa polskiego podejrzani. Debata była płaszczyzną do wymiany myśli i idei dotyczących funkcjonowania samorządu lokalnego. No, lokalny, czyli gminny, powiatowy, wojewódzki, słabnie na rzecz państwa, które zawłaszcza sobie różnego rodzaju kompetencje, które powinny być realizowane przez samorząd. Zasada pomocniczości mówi dosyć wyraźnie, że każdy realizuje to, co jest w stanie zrealizować i władze wyższego szczebla są potrzebne tylko i wyłącznie po to, aby właśnie pomagać w sytuacjach, kiedy na przykład samorząd nie jest w stanie sobie z niektórymi tematami poradzić. Dzisiaj, kiedy władze państwowe zajmują się nie tylko drogami, ale również stołówkami, przedszkolami, żłobkami, redystrybuują pieniądze na te cele, widać bardzo wyraźnie, że państwo próbuje wejść w buty, w kompetencje samorządu i w tym sensie on słabnie. Konstytucja jest gwarantem funkcjonowania samorządów i chcielibyśmy, żeby w Konstytucji było zagwarantowane to, że samorządy nigdy nie będą ograniczane w swojej działalności i że będą miały możliwość realizowania tych celów, do których zostały powołane. Dyskutowano także na temat minimalizowania kompetencji samorządów. Od paru lat tak naprawdę, bo to nie jest kwestia jednego czy dwóch ostatnich lat, ale wielu lat poprzednich również, odbiera się samorządom podmiotowość. System prawny, który w Polsce obowiązuje i się niestety wdraża coraz ostrzej, wyklucza coraz więcej obywateli z aktywności obywatelskiej. Jeżeli chodzi o samorząd wojewódzki, chociażby Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, fantastyczne narzędzie do realizacji polityki ekologicznej regionu. To jest doradztwo, ośrodki doradztwa rolniczego, które również zostały nam zabrane. To jest też zabranie decyzji z tak zwanego totalizatora sportowego, a więc pieniędzy pochodzących z totalizatora na inwestycje w infrastrukturę sportową. Woda, śmieci, na które z jednej strony samorząd jest odpowiedzialny, a z drugiej strony utracił jakiekolwiek władztwo. Przedstawiciele bezpartyjnych samorządowców zapowiadają, że jeżeli dostaną się do parlamentu, będą zabiegać o zmiany legislacyjne. W trakcie debaty poruszono także temat rozwoju regionalnego samorządu w procesie funkcjonowania i zarządzania państwem, szansach i zagrożeniach w przededniu wyborów parlamentarnych. Przede wszystkim chcemy artykułować fundamentalną tezę, iż bazą dla dobrego rozwoju tego państwa, tym drugim filarem, oprócz tych podstawowych rzeczy, które realizuje państwo, jest właśnie samorząd. To na samorządzie spoczywa masa odpowiedzialności za te drobne, średnie, czasami też wielkie sprawy, bo budowa dróg wojewódzkich,
budowa kolei regionalnych, to są rzeczy wielkie, tak? I finansowo, i organizacyjnie, i z tym wszystkim samorządy sobie radzą. Radzą sobie o wiele lepiej niż państwo. Przykład PKP i ostatnich przypadków, z którymi mieliśmy do czynienia, pokazuje, jak różne są poziomy usług, które świadczą te dwa poziomy władzy. Krótko rzecz ujmując, tam, gdzie samorząd jest w stanie realizować swoje zadania, bardzo mocno chcemy to artykułować poprzez swoją pozycję w parlamencie. Chcemy dbać o to, aby rzeczywiście ci, którzy są w stanie zrealizować swoje zadania, je realizowali, a państwo pomagało tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest to absolutnie niezbędne. Trzeba wystawić reprezentację samorządową w wyborach do Sejmu. Trzeba wprowadzić odpowiednią ilość posłów z naszej listy i jeżeli to będzie grupa samorządowa, to będzie grupa, z którą się rządzący będą liczyć, czy rządzący, czy opozycja. Natomiast jeżeli samorządowcy są rozproszeni po wszystkich klubach, to nic z tego nie wyjdzie. Był taki Sejm, gdzie było bardzo dużo nauczycieli, tak naprawdę wtedy dla oświaty w czasie tej kadencji Sejmu nic nie zrobiono. A wspomniane wybory parlamentarne będą odbywały się jesienią tego roku.